Dzień dobry, zapraszam Was na pierwszy w pełni włoski odcinek na moim kanale. Pytania i odpowiedzi, Wasze pytania i moje odpowiedzi dotyczące mojej wielkiej włoskiej wyprawy. Witam Was z kawałka mojego włoskiego ogrodu. Dzisiaj nie ma nadmiaru słońca, co pozwala nam zrealizować ten odcinek tutaj, bo inaczej świeciłoby to tak mocno, żeby wszystko trzeba było, nie wiem co, jakoś łagodzić, a teraz nie trzeba, bo pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, ale to nie szkodzi. To jest cudowna okazja, żeby sobie pogadać, żebym miała wreszcie czas odpowiedzieć na Wasze pytania, bo jest ich mnóstwo i to mnie wcale nie dziwi, no bo jednak pedantula zrobiła woltę i to gigantyczną. Dziękuję Wam za Wasze słowa wsparcia, bardzo dziękuję Wam za wszystkie sygnały, które do mnie docierają i dzisiaj odpowiem na te najczęściej zadawane pytania. Absolutny numer jeden to jest ten o szkołę rysia i w ogóle o edukację chłopaków, ale zacznę od innego pytania, od takiego pytania, od którego się wszystko zaczęło, a mianowicie Pani Ulu, jak Pani szukała mieszkania? No więc jeśli chodzi o przynajmniej ten region, w którym ja jestem, czyli Toskanię, to tutaj kwestia najmu nas nie rozpieszcza. Bardzo wiele mieszkań jest tutaj wynajmowanych po prostu turystom za bardzo dobre pieniądze i za potężne stawki. Gdyby to przemnożyć razy 30 dni w miesiącu, to raczej nie byłoby szczególnie opłacalne. Każdy, kto ma do dyspozycji jakąś taką atrakcyjniejszą nieruchomość, wynajmuje ją czy przez Booking, czy przez Airbnb i zarabia na tym naprawdę dobre pieniądze. Dlatego z wynajmem nie jest łatwo. Druga kwestia, z powodu której z wynajmem nie jest łatwo, to jest prawo, które, znowu powiem, przynajmniej w moim regionie, bo Włochy są bardzo różnorodne, nie wiem jak to wygląda w innych, bardzo chroni osobę wynajmującą. To znaczy moi znajomi włoscy opowiadali mi o takich przypadkach, że wiele miesięcy ktoś nie płaci i nie ma absolutnie żadnej metody na to, żeby go usunąć z mieszkania, które wynajmuje, nie wpłacając żadnych pieniędzy. I jest to szczególnie trudne, dlatego ludzie są ostrożni. Jeżeli mają coś na wynajem, to właśnie wolą takie historie wakacyjne albo po prostu sprzedają. I teraz, żeby Wam dać tak jakby skalę, pokazać Wam skalę tego, o czym mówimy. Tutaj, kiedy korzystając z portalu, o którym powiem zaraz, wyrysowywałam sobie takie kółeczko, region, który mnie i rejon, który mnie interesuje, to dostawałam powiedzmy 800 ofert kupna nieruchomości spełniających moje kryteria i powiedzmy 30 ofert najmu. To Wam pokazuje skalę, jaka jest różnica tego, co można tutaj kupić, a co można tutaj wynająć, a różnica jest piorunująca. Ja znalazłam mieszkanie na takim portalu, który się nazywa idealista.it, idealista.it i to jest portal, który wiem, że we Włoszech, Hiszpanii i w Portugalii jest jednym z takich największych portali nieruchomościowych. Jest jeszcze taki profil, portal, który nazywa się chyba soloaffitti.pl, ale tam nie IT, ale tam nie znalazłam zupełnie nic ciekawego, więc po jakimś czasie nawet przestałam tam zaglądać, bo to po prostu się mijało z celem. Natomiast Idealista to jest rzeczywiście miejsce, w którym tych ofert jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Możecie sobie nawet określić swoje kryteria, jakiś rejon, który Was interesuje i zobaczyć w ogóle, co jest do wzięcia, co można wynająć, co można kupić. Muszę Wam powiedzieć, że niektóre te nieruchomości są po prostu fenomenalne. Wiadomo, mówimy już o wyższych kwotach, chociaż można upolować i cudeńko za rozsądną cenę. Ja od kiedy wiedziałam, że będziemy się tu przenosić, no to rzeczywiście polowałam dosyć dużo i mam już jakiś tam ogląd rynku. I to, co znaleźliśmy, to znaleźliśmy właśnie na portalu Idealista, chociaż to był cukiereczek do upolowania i rzeczywiście zaklepałam go od razu, bo to jest mieszkanie spełniające nasze podstawowe kryterium, to znaczy to, żeby każdy z nas miał swoją sypialnię. Wiecie, ja nie chcę spać w jednej sypialni z Robertem, ani nie wyobrażam sobie, nie chciałabym, żeby Rysio, który potrzebuje, będąc nastolatkiem swojej własnej przestrzeni, miał dzielić pokój z 3-letnim bratem. Dlatego te 3 sypialnie były dla nas turbo istotne i było dla nas istotne to, żeby mieć kawałek ogródka. Jak ta trawa wygląda, widzicie, substrala tutaj raczej nie było, ale też musicie wiedzieć o tym, że kwestia podlewania
zagadnienia wody, w ogóle dostępności wody w tego typu miejscach nie jest też taka prosta. To jest średniowieczne miasteczko, w którym funkcjonują rzeczy tak, jak funkcjonują. Woda do podlewania ogrodu jest zbierana z deszczówki. Jeżeli tego deszczu nie ma, to nie ma też potem czym podlewać. Więc to nie jest tylko kwestia oczywiście nawożenia, dbania o tą zieleń, ale też tego, że po prostu nie ma wody, która by pozwoliła nawozić, nawilżać ten trawnik tak, jak on by tego mógł potrzebować. No ale to już odfruwamy w inne rejony. Więc idealista.pl to też taki profil, po którym możecie sobie trochę też popodróżować palcem po mapie i zobaczyć. Oczywiście, jeśli chodzi o rynek najmu, to jak sobie przejrzycie Florencję albo sobie przejrzycie duże miejscowości tego typu, to tych ofert jest dużo, dużo więcej. Zupełnie inne też są od razu ceny, tak? To znaczy, o ile tutaj gdzieś w tych moich rejonach mieścimy się powiedzmy gdzieś w takich warszawskich okolicach najmu, może nawet trochę niżej, no to jeżeli mówimy o Florencji i jeżeli mówimy o większych miastach, no to myślę, że takie mieszkanie jak to, no to bez 3000 euro to w ogóle nie podchodzi, więc to jest w ogóle skala poza moim zasięgiem jakimkolwiek. Więc im większe miasto, tym większy wybór, ale im większe miasto, tym wyższe ceny, no i trzeba brać to pod uwagę. Spokojnie za kilkaset euro można znaleźć fajne miejsca, zwłaszcza kiedy się tu pobędzie i taki też jest nasz plan. Myśmy wynajęli to mieszkanie do wiosny, do momentu, kiedy się zorganizujemy, zobaczymy, czy chcemy tu zostać, czy niekoniecznie. Jeżeli zdecydujemy, że tak, to będziemy już takimi ścieżkami jedna pani, drugiej pani, podpytywaniem ludzi, którzy już nas poznają. Będziemy wtedy szukać tak naprawdę dla siebie tego mieszkania i już widzę po paru tygodniach tutaj, że to będzie dużo łatwiejsze niż na jakimkolwiek portalu, bo tutaj ludzie się poznają, budują jakąś relację, ufają sobie i wtedy otwierają się zupełnie inne możliwości, a jak się jeszcze zna język, to już całkiem, ale o tym za chwilkę. No dobrze, szkoła Rysia i przedszkole Roberta to następny taki obszar Waszych pytań, który zdecydowanie dominował. I tutaj powiem tyle, ile mogę powiedzieć po paru tygodniach. Tak naprawdę Rysio zaczął szkołę 15 września. Robert rozpocznie przedszkole dopiero 25 września. Dlaczego tak późno? Dlatego, że przedszkole jest małe i może sobie pozwolić na to, jakiś komar mnie ugryzł, i może sobie pozwolić na to, żeby przyjmować te dzieci, które są po raz pierwszy w przedszkolu, które dopiero zaczynają przedszkole, przyjmować jedno dziennie, spokojnie, tak żeby to dziecko miało ten swój dzień na adaptację, na to, żeby się oswoić, czyli to nie jest tak, że 13 dzieci wpada do przedszkola i jeszcze żadne z nich nigdy w przedszkolu nie było, to jest tak, że każde z tych dzieci ma swój dzień na takie wdrożenie, na ogarnięcie się, no i Robcio jest na końcu tej listy, w związku z tym pójdzie 25 września dopiero do przedszkola po raz pierwszy. To znaczy być może już poszedł, bo w sumie nawet nie wiem, kiedy wyemituję ten odcinek. Musicie mi zaufać. Jeśli chodzi o szkołę Rysia, no to sama szkoła nie miała żadnego problemu. To znaczy, kiedy myśmy się tutaj pojawili w lutym, odwiedziliśmy szkołę, spotkaliśmy się z wicedyrektorem, który nam powiedział, że oczywiście bardzo serdecznie zaprasza, że bardzo prosi, żeby napisać, czy chcemy profil ścisły, czy chcemy profil humanistyczny, jakie są nasze wybory, i po prostu poprosił o złożenie dokumentów. I z tym nie było najmniejszego problemu. W momencie, kiedy powiedziałam, no tak, ale on nie mówi po włosku, wicedyrektor powiedział, nie szkodź. Ja doszłam do wniosku, że skoro szkoła nie widzi problemu, no to ja też nie będę ich widzieć. I dyrektor zapewnił mnie też, że dzieci, które są, no nie znają włoskiego, tak, albo znają w stopniu bardzo podstawowym, dostają w szkole dodatkowe wsparcie. Powiedział też, no proszę pamiętać, to nie jest nasze pierwsze dziecko zagraniczne, które będziemy wdrażać w tą szkołę i one sobie świetnie radzą. Pierwszy miesiąc jest trudny. Po 3 miesiącach nawet pani nie zauważy różnicy. Więc stwierdziłam, że no dobrze, mnożyć problemów nie będę w tej sytuacji, skoro dla dyrekcji to jest absolutnie oczywiste. Jesteśmy po kilku dniach tej szkoły i wszystko wygląda na razie dobrze. No, zdecydowanie jesteśmy za szybko, żeby móc coś ocenić, coś powiedzieć na 100%. Natomiast Rysio się czuje w klasie bardzo dobrze. Ma w klasie 16 dzieci, pół na pół dziewczyny i chłopaków. Wszyscy są Włochami.
i bardzo go wspierają, tak? I jeżeli czegoś nie rozumie, to wytłumaczą mu po angielsku. Rysio zdążył zrobić taki poziom A2, B1. No B1 to może trochę tak na wyrost, raczej w teorii bardziej niż w praktyce, no ale już przerobił program z tego zakresu, bo miał czas od marca się tak rzeczywiście solidnie przyłożyć, no ale też pamiętajmy o tym, że miał swoje własne egzaminy ośmioklasisty, co też miało dla niego duże znaczenie i co też było dla niego bardzo absorbujące. On w 8 klasie miał 40 godzin zajęć tygodniowo, więc naprawdę bardzo dużo takich zajęć szkolnych. W tej chwili wygląda na to, że ten program jest troszeczkę z tyłu w stosunku do tego, co robił Rysio u siebie w szkole. To znaczy, że jakby te rzeczy, które przerabiają teraz, są mu znane. No ale to się być może wkrótce zmieni. No i tyle. No, podejście jest na pewno bardzo życzliwe, na pewno bardzo otwarte, na pewno takie, wiecie, zaangażowane. I to mnie bardzo cieszy i Rysio rano do tej szkoły chętnie chodzi. Ciekawostką jest to, że mimo, że Rysio będzie miał tylko 28 godzin tygodniowo teraz lekcji, to chodzi do szkoły 6 dni w tygodniu. I tutaj to liceum, do którego się chodzi, jest 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie. Natomiast ta ilość zajęć sprawia, że on jest tak naprawdę codziennie na obiad w domu, dlatego że on kończy albo o 12.30, albo o 13.30, czyli bez problemu wraca na obiad do domu. Jeśli chodzi o kwestię dojazdów, my mieszkamy w bardzo malutkiej miejscowości. Ja z oczywistych względów nie będę mówić, jak ona się nazywa, no bo naprawdę jest maciupeńka. Natomiast jeździ autobus szkolny, który dowozi dzieci zarówno na poziomie szkoły podstawowej, zarówno na poziomie szkoły, na poziomie liceum, ale też wyobraźcie sobie, zbiera dzieci do przedszkola i zabiera dzieci tutaj z naszej okolicy. I nie jest to długi kurs, ale tak, żeby rodzice nie musieli dowozić to dzieci do przedszkola, które akurat mieści się w naszej miejscowości. Są dowożone, więc z transportem nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście przez pierwsze dni ja Rysia woziłam tak, żeby się czuł swobodnie, ale ten dojazd jest dosyć wygodny, więc on ma taką swobodę poruszania się. Druga rzecz, no to rzeczywiście tutaj od 14 roku życia można zrobić prawo jazdy na pojazdy, które mają silnik do 50, tu mnie oświećcie, centymetrów sześciennych. Tak mi się wydaje. W każdym razie do pojemności, do 50, cokolwiek to jest, wstyd mi, że tego nie wiem. Wiecie co, naprawdę, teraz się poczułam beznadziejnie. No bo jeżeli samochody są w litrach, no to domyślam się, że takie skutery są właśnie może w centymetrach sześciennych. No nieważne, będzie mógł zrobić prawo jazdy na taką najmniejszą wespę albo na tak zwane AP, to jest taki pojazd śmieszny z przyczepką na trzech kołach. Ma tę przewagę nad wespą, że ma dach i można nim jeździć także w czasie deszczu i będzie mógł dojeżdżać sam, daleko nie będzie, więc na pewno będzie wtedy trochę bardziej niezależny. Natomiast jeśli chodzi o przedszkole Roberta, to z tym też problemów żadnych nie było, dlatego że tutaj przedszkole się bardzo ucieszyło, że przyjdzie nowe dziecko, bo te przedszkola raczej cierpią na niedosyt dzieci i zawsze się trochę obawiają w tych małych miejscowościach, że po prostu zostaną zamknięte, przyłączone do jakiegoś większego przedszkola, kiedy tych dzieci będzie za mało, więc Robcio został przyjęty z otwartymi ramionami, ale tak jak powiedziałam, ten proces adaptacyjny jeszcze przed nami, więc tu niewiele jestem w stanie powiedzieć. Byłam w przedszkolu, jest bardzo fajne, panie są przesympatyczne, są obiady w przedszkolu, mnóstwo zabaw, mnóstwo książek, taki swobodny styl, to znaczy panie mówią, że dzieci na żadnym poziomie nie są uczone pisania czy czytania, bo to nie o to chodzi w przedszkolu, one mają nabrać trochę innych umiejętności, poczucia własnej wartości, poznania tego, co lubią robić, w czym są dobre i to mi się też bardzo podobało. Grupa jest, wiadomo, te starsze dzieci mają już jakieś tam większe zadania do zrobienia, projekty, będą to robiły w oddzieleniu od tych maluszków, ale generalnie, ponieważ dzieci jest 30 kilkoro w całym przedszkolu, to sporo rzeczy będzie się działo razem. Panie też uprzedziły, że starsze dzieci opiekują się trochę tymi młodszymi dziećmi i są często przypisane w takie pary, łączone w pary, albo same się wręcz łączą w takie pary, kto się kim opiekuje i trochę mu pomaga umyć łapki, przebrać się, przygotować do posiłku i tak dalej, co uważam jest absolutnie fenomenalne, więc bardzo czekam na to, na te przedszkolne historie. Natomiast muszę wam też powiedzieć, że to, co mnie zaskoczyło akurat w przedszkolu, to jest kwestia fartuszków. Dzieci muszą mieć fartuszki w przedszkolu. Te fartuszki są naprawdę paskudne. Naprawdę są paskudne. Jeszcze dziewczyny jako tako w nich wyglądają, ale to są takie sukienczynki trochę i to nawet nie o to chodzi, że jakby Robcie nie może mieć innego, może nawet mogę mu coś sama uszyć, ale wszystkie dzieci tu mają takie same, kupowane w tym samym sklepie, który tu jest, więc ja też nie chcę, żeby on jakoś odstawał, ale będzie w tym wyglądać jak śliczna mała dziewczynka z jego blond włoskami.
No ale co zrobić? Fartuszek jest elementem obowiązkowym w przedszkolu, więc będzie go nosił. Nie widzę szczególnie sensu noszenia tych fartuszków, no ale nic, niech będzie. Będzie się wdrażał i też robcie, słuchajcie, no co, no nie mówi po włosku, tak? Akurat od niego jestem najbardziej spokojna, bo myślę, że najszybciej się wdroży w te nowe zupełnie klimaty. Pytacie mnie też często w swoich wiadomościach, a co chłopaki na to, w ogóle jak się tam Rysio zapatrywał. Słuchajcie, no gdyby mi ktoś przyszedł i powiedział, hej, czy pójdziesz do liceum w obcym kraju, to też bym pewnie powiedziała nie. Ale biorąc pod uwagę, że Rysio zamknął już na swój sposób etap podstawówki i myślę, że oni się nacieszyli przez 9 lat swoim towarzystwem i po prostu byli wszyscy gotowi, żeby ruszyć dalej, no to nie mogę powiedzieć, że Rysio był entuzjastycznie nastawiony od samego początku, ale kiedy porozmawialiśmy o tym, nakreśliliśmy wspólnie tak jakieś szanse, które to niesie za sobą, jakieś różne możliwości, kiedy pogadaliśmy o tym, co on dzięki temu zyska, kiedy daliśmy mu też wsparcie w postaci nauki języka, co uważam z dzisiejszej perspektywy było turbo ważne, no to on też z zupełnie inną energią podszedł do tego tematu i nikt tu nikogo wołami nie ciągnął, tak? Rozmawialiśmy zawsze po partnersku, oczywiście używając jakiejś argumentacji, przekonując i dając narzędzia do tego, żeby to wdrożenie odbyło się jak najlepiej, ale nikt tu siłą nikogo nie wlókł i tam, wiecie, ślady krwi nie zostały na chodniku, więc wszystko jest okej. Okay. Nikt nikomu krzywdy tutaj wielkiej nie robi, Rysiek się wdraża, mam wrażenie, fajnie, a jemu ta włoska energia też bardzo odpowiada, co mnie cieszy i te włoskie zwyczaje też. No dobrze, mieszkania, szukanie obgadałam, szkołę obgadałam, dojazdy do szkoły obgadałam. Jak nas przyjęła lokalna społeczność? To jest świetne pytanie. Mieszkamy, tak jak powiedziałam, w bardzo malutkiej miejscowości, ale jest w niej sklep, w którym jest wszystko, co potrzeba. Jest bar, jest restauracja, a nawet dwie. Ta lokalna społeczność przyjęła nas bardzo ciepło. Już pierwszego dnia, kiedy przyszłam rano do sklepu, gdzie się, wiecie, kipi to poranne życie takie małej miejscowości, to przedstawiłam się, powiedziałam, że właśnie tu zamieszkaliśmy. Od razu pani w sklepie powiedziała mi, jak się nazywa. Powiedziała, że tutaj też urzęduje polska rodzina, od kilku lat już mieszkają i że im powie, o to ja im powiem, że wy tu jesteście. Zresztą ta rodzina też wspaniale nas powitała, co było bardzo fajne, więc od razu się zrobił taki fajny szum. Kiedy pierwszy raz w miejscowej restauracji robiłam rezerwację, to pan mówi, a Ursula z... I tu padła nazwa, bo już wiem, że jesteś, benvenuti, mają mnóstwo pytań o to, gdzie chłopcy pójdą, czy do szkoły, czy do przedszkola. No są przesympatyczni, naprawdę. I wszystko, co nas tutaj spotkało, było bardzo ciepłe, miłe i sympatyczne. I mam takie poczucie, że wiecie, też nie ma żadnych głupich pytań. Ja w sklepie mogę zapytać o wszystko. Mamy taki fajny sklep, że on robi też tak zwany, chyba to się nazywało u nas garmasz. Można też zamówić gotowe potrawy, z czego ja też do tego zaraz dojdę. Trochę korzystam teraz właśnie na początku, kiedy tu jesteśmy. Są dni, kiedy się zamawia pizzę, jest co piątek wieczór, że sklep wypieka pyszną pizzę, chociaż nie mamy pizzerii tu na miejscu i można sobie ją zamówić w piątkowy, nie, w sobotni wieczór. No i tak o, więc ta reakcja miejscowej społeczności była od początku bardzo miła i urzekająca. Wiecie, Włosi to społeczne życie mają bardzo rozbudowane i kiedy też wiedzą, że ktoś nie jest tak tylko przejazdem na chwilę, tylko zostanie z nimi na trochę, to są po prostu bardzo mili i fajni, to jest super sprawa. Co nas zaskoczyło niekoniecznie pozytywnie? Ja już po latach jeżdżenia do Włoch znam pewne wady Włochów, pewne ich fochy i pewne trudności, z którymi przychodzi się mierzyć komuś, kto chce tu trochę bywać częściej czy dłużej. I wiecie, no, akceptuję je z dobrodziejstwem inwentarza. Może nie jestem nimi szczególnie zachwycona, no, ale to nie jest kraj idealny, w którym wszystko funkcjonuje doskonale. W związku z tym nie mam jakichś takich sytuacji, że coś mi utrudniło życie, że coś mi, nie wiem, jakoś tak niemiło mnie zaskoczyło przy tej przeprowadzce. Natomiast muszę wam powiedzieć, że potwornie daje nam się we znaki jedna jedyna rzecz, która nas doprowadza do białej gorączki, mianowicie komary. Komarów. W tym roku ja jeszcze takiej ilości we Włoszech nie widziałam i to jest masakra, ponieważ one poczuły wspaniałą, świeżutką, słowiańską krew.
dla odmiany od gorącej krwi południowej i toskańskiej i po prostu rzucają się na nas jak po prostu reksio na szynkę. To znaczy my, naprawdę wyjście na śniadanie na taras, to jest heroizm. Po godzinie 17 w ogóle zapomnij, bo znaczy możesz się spryskać czym zechcesz, a i tak cię zjedzą. To jest w ogóle niesamowite. Doszliśmy do etapu, w którym już Robcio nawet swoją malutką rączką jest w stanie capnąć takiego komara i go rozplaskać, bo jest ich tyle do wyboru i miał tyle czasu na praktykę. Ja osobiście uważam, że te komary też, umówmy się, zachowują się momentami tak grubo poniżej jakiejkolwiek krytyki, bo osobiście ja uważam, że gryzienie śpiącego człowieka w spód stopy jest naprawdę po prostu, no to nie jest taki sposób miły, żeby kogoś przyjąć na swojej ziemi, tak? To powiedzmy jasno. Więc te komary dają się nam we znaki naprawdę strasznie. Ja jestem pokąsana w całości, dlatego siedzę w długich spodniach i w długim rękawie, ponieważ wyglądam rozpaczliwie, a moja skóra bardzo intensywnie reaguje na wszystkie komarze, ukąszenia i to nie jest tak, że to mi znika za chwilę, to jest ze mną przez tygodnie. Więc czuję się paskudnie i to jest taka jedyna rzecz, która nam się dała naprawdę we znaki do tej pory. Czekamy, aż one sobie pójdą, natomiast biorąc pod uwagę, że tutaj jednak ta jesień jest trochę cieplejsza niż u nas, no to obawiam się, że tak prędko sobie nie pójdą. One zresztą są, wiecie, takie małe łajzy, bo one są mniejsze niż nasze i one są na tyle małe, że nawet nie czujesz, kiedy on cię ugryzł, nie czujesz, kiedy on cię gryzie, tylko już niestety czujesz po fakcie. No, muszę wam powiedzieć, że naprawdę to jest nasze największe przekleństwo nasze na razie, to są te komary, które się po prostu chcą nasycić odmienną dietą. Wiecie, my się cieszymy dietą śródziemnomorską, one się cieszą dietą wschodnioeuropejską czy środkową. No a my się tym już nie cieszymy, niestety, razem z nimi. Czego ci brakuje z domowych rzeczy? Sporo było takich pytań, o, taką ładną sobie pani kuchnię zrobiła i ją pani zostawiła. Słuchajcie, no nie zostawiłam, tak, mogę do niej w każdej chwili wrócić. Tu też mam bardzo piękną kuchnię, w dodatku w bardzo podobnym klimacie, ale z tej kuchni trochę mi brakuje. Znaczy, zupełnie szczerze, najmocniej to brakuje mi lodówki. Ja jednak i moja lodówka, jak wiecie, bardzo się polubiłyśmy. Znowu ktoś jedzie czymś z małym silniczkiem i bardzo głośno brzęczy. Ja i moja kuchnia się bardzo polubiłyśmy i moja lodówka zwłaszcza i jest mi jej po prostu brak, tak? Czułam jakiś rodzaj relacji z moją lodówką i to jest taki jeden z punktów, których mi brakuje, a to tak wiecie, z cyklu fajne rzeczy, które chciałabym tu mieć, ale myślę, że bardzo odczuwam brak mojej pralki, dlatego że pralka, którą tu mam, po pierwsze bardzo mocno gniecie rzeczy, po drugie ich nie dopiera, tak jak ja bym chciała, a po trzecie wreszcie rozumiem tych wszystkich, którzy pisali do mnie: pani Ulu, mam jakieś dziwne plamy, przed praniem nie było, a po praniu są. I ja nagle zaczęłam doświadczać tego, tak? To znaczy to mi się nigdy w życiu nie zdarzyło, żebym miała jakieś plamy niewiadomego pochodzenia po wyjęciu rzeczy z prania, a teraz nagle je mam, tak? I będę próbowała rozgryźć ten fenomen, więc dla was dobrze, bo prawdopodobnie go rozgryzę, dla mnie trochę gorzej, bo mam trochę rzeczy, które już no, szukam na nie sposobu, tak? Bo po prostu są poplamione po wyjęciu z prania. Bardzo mi brakuje mojej pralki, bardzo. O, widzieliście, jaki wielki bąk przeleciał? O! Ale monstrualny. Więc tak, mojej pralki brakuje mi strasznie. Naprawdę brakuje mi strasznie mojej pralki. Z pozostałych rzeczy, typu ulubiona suszarka do sałaty, ulubiona miska, moja ulubiona porcelana już do mnie jedzie, moje ulubione garnki już do mnie jadą, także to nie będzie tak, że czegoś mi tu zabraknie. I ja też, wiecie, urządzam się po kawałeczku. To nie było tak, że myśmy przyjechali z całym dobytkiem i rozpakowywali tira. Nie. Ja też nawet celowo wzięłam taką bardzo malutką esencję rzeczy, żeby zobaczyć, co mi będzie potrzebne, co niekoniecznie. Odkurzacz do mnie jedzie, tak? To już jest ważna rzecz, bo brakowało mi tu bardzo mojego odkurzacza też, więc ten odkurzacz do mnie jedzie już i już go będę miała pod ręką, więc już jeden z głowy. Więc jeśli chodzi o te rzeczy, których mi brakuje, to są raczej takie duże rzeczy. Tak, wydaje mi się, że chyba nic takiego nie ma, czego bym, jakby takie rzeczy duże, funkcjonalne, tak? Takie, które wykonywały dla mnie kawał dobrej roboty w domu i ja bym chciała, żeby tu mi dalej wykonywały. No i to się częściowo przynajmniej niedługo uda, no a mam nadzieję, że jak znajdziemy swoje docelowe miejsce, w którym będziemy już mieszkać, jeżeli się w ogóle na to zdecydujemy, bo jak wiecie, jeszcze na dwoje babka wróżyła, no to wtedy uda mi się te moje sprzęty ściągnąć i że one znowu tu będą ze mną.
Co gotujesz? To jest świetne pytanie, powiedziałabym nawet doskonałe, albowiem gotuję tutaj dużo, ale gotuję tutaj trochę na leniuszka. To znaczy, bardzo dużo rzeczy kupuję takich półfabrykowanych. Markety tutaj mają bardzo duży wybór i te mniejsze sklepy też. Są na przykład kotlety już tak przygotowane, wiecie, ubite, już takie w paniereczce, które są ubite na takie drobiowe kotleciki, ubite na takie cieniutkie. No i ponieważ rzeczy tu sprawiają mi pewne wyzwania momentami, to znaczy wiecie, to nie jest tak jak u siebie w domu, pach, masz przetarte ścieżki, masz wszystko, produkty w sklepie wybierasz w ogóle prawie nie patrząc, tak? Ja tu idę przez sklep, to się muszę skoncentrować, aha, puszka z pomidorami, aha, a jaka pojemność, aha, taka, a to są małe pomidorki, czy to są duże pomidorki w kawałkach, czy to są duże pomidory w jednym kawałku niekrojone, czy to jest takie już passata, czy to taka bardziej, wiecie, to znaczy każde zakupy to przygoda. Być może widzieliście, a jak nie, to zaraz pokażę moją historię z tym, jak kupiłem tuńczyka. Pierwsza relacja z mojej nowej kuchni, z cyklu przygody emigrantki. Myślałam, że kupiłam tuńczyka, więc przygotowałam makaron, brokuły, śmietanę i okazało się, że mam sałatkę z jakichś nasion, a sklep do 20, a jest później. No ale nic, makaron z brokułami i pomidorami też będzie dobry, prawda? Badaja more, tutta giornata, zmęczony mąż głodny, tak to się kończy. No właśnie, więc ponieważ nawet zakupy potrafią być pewnym wyzwaniem, a ja nie chcę tu jeszcze z różnych powodów, w które się nie będę zagłębiać, nie mogę jeszcze okrzepnąć tak, jakbym chciała, no to jeżeli ja myślę o tym, że mam kupić jajka, mąkę, bułkę tartą i ubijacz do kotletu, którego tu nie mam, a mogę kupić naprawdę przepysznego, gotowego, już zapanierowanego kotlecika, no to idę w tą drugą wersję, tak? Bo jest mi po prostu tak łatwiej. To samo dotyczy niektórych sosów do makaronów. Tutaj w Toskanii takim popisowym daniem, jednym z oczywiście, no ale generalnie dużo się tu gotuje dzika. Dzik jest takim mięsem tutaj toskańskim. No jak ja mam robić ragu al cinghiale, czyli taki pomidorowy sos z mięsem dzika, no to ja tego w życiu nie zrobię, tak? A jeżeli mogę sobie kupić taką małą miseczkę, która jest świeżutko zrobiona i ją tylko w domu wrzucę makaron, do garnka wymieszam z makaronem, no to trochę idę na leniuszka i tak kupuję. Dosyć często jemy rzeczy typu kupię kawał dobrej buraty, do tego parę pomidorków, łyżka sałatki i focaccia z naszego sklepu, mięciutka, pyszna. No to rzeczywiście też to taki skrót na kolację, tak? I wszyscy to chętnie jedzą. Więc na razie bardzo prosto gotuję, przecieram swoje włoskie szlaki. Mam parę takich dań makaronowych, które robię od początku do końca, ale też czasem po prostu kupię na wagę w takim garmażu tortellini, których bym w życiu nie kleiła. I to też jest fajne, tak? Więc dlaczego nie? No ale to jest tak na start. Myślę, że im dłużej tu będę, tym więcej będę robiła rzeczy i tym więcej będę się rozwijała kulinarnie, więc strzeżcie się, przepisulek włoski nadchodzi. Pytacie też często o chleb, bo chleba toskańskiego się nie soli. I rzeczywiście niestety prawda jest taka, że ten chleb po prostu jest w porównaniu z naszym trochę nijaki taki. Można sobie go oczywiście posolić, bo jak polejecie go sobie oliwką i trochę posolicie, to on się już robi zupełnie inny, ale też dosyć często jem focaccię, bo focaccia jest trochę solona, tam mam wrażenie, że tak troszeczkę jest odważniej, jeśli chodzi o sól, więc taka miękka focaccia, bo tu można wybrać właśnie taką miękką albo taką twardszą, bardziej łamaną, jak takie bloczki. Ja zawsze wybieram tą miękką i to jest zawsze taki fajna rzecz, smaczna bardzo. Co z prezentami świątecznymi i czy będą filmy o prezentach świątecznych? Słuchajcie, no choćbym miała tylko po to przylecieć do Polski, to przecież ja przylecę i przelecę się po tych marketach i wymyślę fajne prezenty świąteczne, więc możecie być spokojni. Seria świąteczna będzie na pewno przynajmniej w jakiejś mierze realizowana w Polsce. Włochy na pewno będą dla mnie wspaniałą inspiracją, jeśli chodzi o dekoracje, bo ilekroć tutaj byłam w okolicach świąt, to
świąteczne dekoracje tutaj były zawsze przepiękne, obłędne i są to też takie proste pomysły, które można przenieść na nasz grunt, więc będę Wam podrzucać takie włoskie inspiracje, ale obiecuję prezentów i pomysłów na polskie prezenty z polskich marketów i z polskich sklepów i od polskich twórców nie zabraknie na pewno w tym roku, więc możecie być spokojni, to jest absolutnie hitowa seria Pedantuli i tutaj się nic nie zmienia i będę ją realizować na miejscu, więc wszystko będzie do dopasowania i wybrania. No dobrze, czy brałam pod uwagę inne rejony Włoch? Nie brałam pod uwagę innych rejonów Włoch, powiem Wam dlaczego. Gdybyście mnie zapytali, gdzie bym chciała mieszkać we Włoszech, to ja bym prawdopodobnie wskazała na Umbrię albo Markę. Może nawet bardziej na Markę, bo Markę ma wszystko i ma góry, i ma morze, i to jest przepiękny, niezajeżdżony turystycznie region. Czego się nie da powiedzieć o Toskanii, bo umówmy się, Toskania przez to, jak jest rozreklamowana na świecie, to, jak jest postrzegana na świecie, jest regionem turystycznie bardzo mocno eksploatowanym, jeśli chodzi o Włochy. Może nie na granicy takiej szkodliwej turystyki, która już nieodwracalnie zmienia dany region, ale no nadal, tak? To jest takie miejsce, w którym turystów jest dużo, zwłaszcza w tych centralnych punktach. Więc Toskania nie byłaby moim pierwszym wyborem, ale na Toskanię wpadło dlatego, że mam tu swoje pokrewne i przyjazne dusze. Tu są dziewczyny głównie ze swoimi rodzinami, które poznałam przez Instagram, obserwując ich włoskie życie, a które sprawiły, że tu przyjechałam, że je odwiedziłam, że je poznałam. I choć moja siatka wsparcia wykracza daleko poza Toskanię, to jednak tutaj mam blisko do ludzi, którzy mieli podobne doświadczenia jak ja, którzy się przenieśli, którzy są mi w stanie pomóc, podpowiedzieć, poradzić i to jest szalenie ważne na początku. Padło też takie pytanie o to, od czego zacząć, czy od szukania mieszkania, czy od szukania pracy, czy od nauki języka. Znaczy bezwzględnie, taka fajna siatka wsparcia pomaga wyjątkowo i to jest cudowna sprawa mieć kogoś takiego. Natomiast z całą pewnością powiem Wam, ja sobie bez znajomości języka w stopniu co najmniej średnim nie wyobrażam. Znaczy to, jak mi ułatwia fakt, że znam włoski, tak, że mogę się swobodnie porozumiewać, ja po prostu nie wiem, jakbyśmy sobie dali radę, gdybym ja tej umiejętności nie miała, gdyby nie to, że Sławek się całkiem nieźle komunikuje. Naprawdę bez tej znajomości języka da się, tak? Zawsze się da, tak? Natomiast myślę, że to, że się go zna, bardzo dużo tutaj ułatwia. Ale pytanie dotyczyło regionu, a nie języka, więc tak, gdybyście mnie zapytali, gdzie chcę mieszkać, to Markę, Umbria, a jeżeli mnie pytacie, dlaczego mieszkam w Toskanii, to dlatego, że tu są ludzie, którzy mnie w tym moim marzeniu wsparli i to jest niesamowite. Dobrze, czy zmieniły się Twoje rytuały? To jest w ogóle prześmieszne pytanie. Słuchajcie, ja mieszkam w mojej miejscowości. Jak pojedziecie do Florencji, jak pojedziecie do Sieny, to prawdopodobnie nie odczujecie tego, że istnieje coś takiego jak siesta, czyli że istnieje coś takiego jak czas w środku dnia, w którym ludzie robią sobie przerwę od pracy, żeby sobie odpocząć. Natomiast jak pojedziecie do mniejszej miejscowości, a na pewno już takiej mniejszej, która nie jest turystyczną miejscowością, to odczujecie to bardzo, bo sklepy będą czynne od 8 do 13 albo od 9 do 13, a potem powiedzmy od 15.30 czy 16, czy nawet 16.30 do 20. Co oznacza, że w środku dnia, chyba przeczekamy ten samolot, leci na zachód. Co oznacza, że w środku dnia macie taką kilkugodzinną przerwę, w czasie której niewiele rzeczy poza domem można zrobić. I nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć, ale to sprawia, że życie przez te godziny trochę zwalnia. To znaczy, jakby możesz powiedzieć, to mnie nie dotyczy, prawda? Będę sobie pracować tak, jak pracuję, dla mnie to nie są godziny przerwy, ale coś sprawia, że w klimacie tego miasta wszystko zamiera. Więc nawet jak jesteś u siebie w domu, nawet jak nie widzisz tego, że sklep jest zamknięty, czy że jakby wszystko ucichło, to jakby to sprawia, że ty też zwalniasz. To jest dla mnie w ogóle fenomen. Ja Wam muszę powiedzieć, że miałam dokładnie takie same doznania w Wenecji, kiedy byłam po raz pierwszy tam z moją mamą na moje 18 urodziny, czyli w roku 95. Jak wjechałam do tej Wenecji, to było moje drugie w życiu włoskie miasto, które widziałam. W ogóle oszalałam, tak? I pomyślałam sobie, Jezu, ja każdą minutę tutaj wykorzystam, żeby to chłonąć, żeby tu być, żeby to zwiedzać, żeby to oglądać, żeby tu robić zdjęcia.
I moja mama mówi, aha, zobaczysz. I mimo, że to był listopad, czyli to nie był miesiąc, w którym to gorąco południa, czy 13, czy 14 wykańcza na tyle, że chcecie po prostu się zaszyć gdzieś w cieniu i odpoczywać, to ja, wtedy jeszcze Wenecja nie była tak zajechana turystycznie, jak jest w tej chwili, tak? Bo teraz wszystko jest otwarte cały czas, bo po prostu tych turystów się przewala, tabuny ciągle. Nie, wtedy ta Wenecja zamierała na te godziny środka dnia i byłam szalenie zdziwiona tym, że ja sama, taka nakręcona na tą Wenecję, też odpadałam. To znaczy zjadałyśmy ten obiad koło, nie wiem, tam powiedzmy 13 i ja po prostu byłam gotowa odpiąć wrotki, wracać do hotelu, iść spać i dokładnie to robiłam. Więc jakby tamto miejsce zmusiło mnie do dopasowania swojego trybu życia przez ten czas, kiedy tam byłam, do tego, czego ono ode mnie oczekiwało. I trochę ten sam efekt, muszę wam powiedzieć, mam tutaj. To znaczy jestem zdziwiona tym, mnie tam nie trzeba na drzemkę południową namawiać specjalnie. Ja całe życie mi było szkoda życia na spanie, a teraz dopiero po 40 zrozumiałam, jakie to jest miłe, fajne i przyjemne. I świetnie się czuję, jak bzyknę takiego komara w środku dnia. Natomiast rzeczywiście nawet, wiecie, jak jestem sama w domu i chłopaki tam robią swoje rzeczy, ja czuję, że dochodzi ta godzina, kiedy po prostu wszyscy tutaj zwalniają, śpią, drzemią, jedzą, odpoczywają, wyłączają się, nie wiem, co robią. I mnie to też dotyczy. Jestem zadziwiona, jak na mnie ta codzienność wpływa, bo ja po prostu tutaj, wiecie, jest takie, no nie chcę mówić niesprawiedliwe, no bo wiadomo, że są ludzie, którzy pracują ciężko, a są ludzie, którzy się obijają, ale we Włoszech, przynajmniej w tej części, w której jestem, ludzie naprawdę zrywają się raniutko do pracy. Ja tutaj, ruch jaki jest na tej mojej maleńkiej uliczce rano, kiedy ludzie siódma z minutami już zaczynają gdzieś wyjeżdżać, wyruszać, robić coś, po czym rzeczywiście wracają do tych domów, odpoczywają, ale też siedzą w robocie do późnego wieczora, to jest bardzo często do 20, do 21. Sklepy na przykład z ubraniami są bardzo długo czynne gdzieś tu w okolicy. Czyli nie tylko także restauracje, bary, tak? No bo to jest oczywiste, że one pracują bardzo długo. Więc ta przerwa, wiecie, mam też wrażenie, że intensyfikacja tej pracy w tych godzinach przedpołudniowych i popołudniowych też jest jakaś taka duża, dzięki czemu mogą sobie wyjąć ten środek. Z intensyfikacją nie idzie mi dobrze, z wyjmowaniem środka idzie mi stanowczo lepiej, więc dopiero się wdrażam w ten nowy tryb, ale jestem zaskoczona, jak na mnie wpływa ta siesta i to jest chyba takie największe zaskoczenie tego wyjazdu i tego pobytu. No dobrze, to chyba tyle, jeśli chodzi o takie najczęściej przez Was zadawane pytania, na które jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć. Jak wiecie, te Włochy, ten projekt Italia, projekt Włochy, to jest karta stojąca przede mną jeszcze otworem. My nie wiemy, co z tego wyjdzie. Nie wiemy, czy będziemy tu jeszcze pół roku, czy będziemy tu... Na pewno wracamy do Polski na wakacje, to jest w ogóle bezdyskusyjne. Tam czeka dom i będziemy chcieli nacieszyć się pięknym polskim latem. A co będzie potem, nie wiadomo, tak? Jeszcze się wszystko może zdarzyć, co jest fascynujące. Ale na pewno te pierwsze tygodnie pokazały, że czuję się tu świetnie, czuję się tu akceptowana, czuję się tu na swoim miejscu. Bardzo lubię tu być po prostu i mam z tego wielką frajdę. Oczywiście to się wszystko jeszcze może zmienić, a może wręcz przeciwnie, moja miłość do Włoch tylko się pogłębi, ale no muszę wam powiedzieć, że jest mi tu dobrze na razie i bardzo bym chciała, żeby tak zostało. Mam wrażenie, że moje chłopaki też nie narzekają. Cieszymy się tym, co we Włoszech najpiękniejsze. Staramy się fajnie jeść, uśmiechać się na każdy słoneczny dzień, który nas tu spotyka, a zdecydowanie tych słonecznych jest więcej. No i taki znaleźć sobie takie swoje miejsce. Ja oczywiście w całej mojej pedantulowości już myślę o takim miejscu, które być może wynajmiemy i będziemy układać po swojemu i troszkę właśnie urządzać, może trochę bardziej po swojemu niż jednak w takiej wersji wynajmowanej na początek. Znaczy, z całą pewnością nie będziemy tu robić jakichś wielkich inwestycji albo nie wiadomo co, ale wiecie, można coś wynająć na krótko, tak jak my tu, albo można coś wynająć na dłużej i zrobić troszeczkę bardziej pod siebie i ja już zapisuję pomysły i rodzą mi się jakieś fajne idee w głowie. No ale to wszystko jeszcze przed nami. Może nam nie będzie potrzebne, a może będzie i to jest właśnie też fajne, że nie ma w ogóle jakiegoś napisanego scenariusza, który trzeba zrealizować, tylko w tym wypadku po prostu idziemy z nurtem i z tym, jak się będziemy tutaj czuli, jak się tu będą czuły nasze dzieci i to jest absolutnie najważniejsze. No dobrze, nagadała się pedantula, 40 minut chyba już z tego, co widzę. No właśnie, strasznie dużo, w związku z tym ściskam Was mocno. Dziękuję za ten odcinek i bądźcie ze mną w mojej włoskiej przygodzie, a ja
obiecuję, że będę z Wami w te święta, jak każde do tej pory i jak każde następne. Lecę zobaczyć, co za kot chodził po moim dachu. Jeszcze nie mój, ale już lada moment. Nie wiem, jak się Balce te dachy spodobają. Takie to stare wszystko. Jak to ktoś napisał, w tych Włoszech to tylko ruina. Pa!